Jen. Aż wstrzymałam oddech. Nie chciałam ci przeszkodzić. Tak właśnie trenuję tę część mojej ręki. Już zaczęła drżeć, więc jest okej. Chcesz spróbować? Spróbować mogę, ale nie jestem pewna, czy dam radę. Głowa do góry i powoli. Już zaczynasz drżeć. Zejdź jeszcze niżej. To wcale nie takie proste. Dokładnie, robiąc to powoli, podnosisz poprzeczkę, bo robiąc to szybko jest dużo łatwiej. Dotknij podłogi. To jakby odwrotność pompki. Normalnie musisz skupić się na zejściu w dół i w górę. Tak zwane pelikany. Pokaż swoje. Widzicie to? Jak często trenujesz? 5 razy w tygodniu to plan idealny. Czasami 6. Porobimy wykopy? Chcesz spróbować? Super. 1, 2, 3. Czujesz mięśnie? Te tutaj? To ekscytujące. Właśnie. Czy ja już jestem szczupła, odchudzona i fit? Czuję się zdecydowanie lepiej, rozpiera mnie energia. Ludzie szybko się zniechęcają, mają masę wymówek, nie chcą przestrzegać zasad. Przez pewien czas trzeba, a później już samo przychodzi. Jak mówi mój trener, co zainwestujesz na początku, później zaprocentuje. To jest mój austriacki tata. Martina and Michael, Michael, Martina. Miło cię poznać. Krystyna, dołączysz do nas? Są właścicielami tej siłowni. Ściągnęli mnie do Austrii. Dzięki nim poznałam Dominika. Zorganizowali event, na którym się poznaliśmy. To było spotkanie w małej wiosce, w której mieszka 600 osób. Szaleństwo jak w bajce.